Ja tak jeszcze na moment, na chwileczkę, żeby wam namieszać w głowie w sprawie związków i to związków długotrwałych, a jeszcze lepiej na zawsze. Ludzie, młodzi ludzie, bo młodzi ludzie mają te pomysły, starsi już mają inne pomysły, ale młodzi ludzie pod wpływem hormonów, pod wpływem tej chemii, pod wpływem tych feromonów wpadają na pomysł, żeby stworzyć trwały, stały związek. A jednocześnie wiedzą, że wszystko się zmienia. Wiedzą przecież nie tylko dlatego, że obserwują, ale dlatego, że wiele osób im to mówiło, że wszystko się zmienia i uroda przemija. I taki chłopak mówi, ale ja tak bardzo kocham swoją dziewczynę, że nawet jeżeli ona się zmieni, kiedy w przyszłości już nie będzie taka śliczna jak teraz, kiedy będzie bardzo podobna do swojej mamusi lub nawet od niej bardziej przestrzenna, to i tak ją będę kochał. Ale oprócz urody to zmienia się również, inne rzeczy się zmieniają u człowieka, wszystko się u człowieka zmienia. No, zmienia się również charakter. Jeśli pytam, a jeżeli twoja dziewczyna zmieni się i nie będzie już miała tego charakteru, co teraz ma, a nieco inny lub całkiem inny, to też ją będę kochał. A jeżeli twoja dziewczyna, która ci jest teraz taka wierna, że świata poza tobą nie widzi, jeśli się to w życiu zmieni i już nie będzie ci wierna, to też będziesz upierał się przy stałym związku ze swoją dziewczyną, czy nie? Zastanów się, kochany.